Witam, prawda? Witam, prawda? Poszukujemy dalej szkieleta, który ma diament w zębie. Na razie bez skutku. Ale jest książka. Jest też szkielet. To nie ten. Oczywiście jeden szkielet ma w zębie diament, więc teraz najebało szkieletów, nie? Żeby nie było za łatwo. Ej, osiągnięcie, jej. Juhu. Jupi. A to jest koleś, którego ja zabiłem, dobra. To ogólnie to wyszliśmy z tego, nie? No, właśnie zauważyłem. Najwyżej u mnie jest jeszcze ten skarsiar, bo tego trolla, którego żeśmy pokonali, co ci wyskoczył ten osiągnięcie, to był boss i zapewne ci wyskoczyło osiągnięcie za zrobienie wszystkich grot na terenach paktu. Także... Wyszliśmy z obszaru poszukiwań tego zęba. Czy gdzieś tam musiał być? Może właśnie jak będziemy wracać. Kliki. Jak ja ich nie cierpię. To musi być... Nie, no wracamy się. To który to był szkielet? Jak my to zrobiliśmy, że tylko... Że go nie znaleźliśmy. Może tutaj jak leżą te dwa, to badamy cały czas ten sam przez przypadek. Niedźwiedź wyjebiaj, kurwił. Wiesz co chodzi? Mhm. Ty mam. Targetuję jeden. Mam. Jest. Centralnie tak było właśnie, jak pomyśleliśmy. Dobra, też mam. No, tu mamy kolejny questik kierujący nas do pękniny. To może zrobimy cały wątek gumy. To no chyba, że będziemy wracać, no. Do odwiedzenia. No w sumie mamy tam do oddania, tutaj, nie? To...
Jak jesteśmy dalej, tutaj, nie? to możemy zrobić wątek główny do końca, Dobra. jak już tu jesteśmy, bo to dosłownie dwa ostatnie questy są. Okej. I potem jak zrobimy, to i tak będziemy się wracać do Pękniny, żeby zrobić te wątki gildii magów i wojowników, to tam przy okazji pooddajemy te questy. No true. Tam jakieś coś majaczy, znowu zadanie? Co się znowu dzieje? Gdzie oni mogą być? Dlaczego jeszcze nie wrócili? Coś się stało? Moi przyjaciele i ja zobowiązaliśmy się, że dokonamy wielkich czynów i wrócimy tu, aby o nich opowiedzieć. Czekam tu już od kilku dni, a inni jeszcze nie wrócili. Czy możesz poszukać Gamwen, Rivgara i Irgnara? Może jeszcze wrócą. Nie, czuję, że mają kłopoty jak zawsze. Proszę, znajdź ich i pomóż, jeśli mają kłopoty, a potem wróć tutaj. Może zacznie od Gamwen. Mówiła, że zmierza do Smoczej Kapliczki. Tak zrobię. Nie mogę się doczekać, aż zobaczę minę tych przegrańców. Co jeszcze możesz mi powiedzieć? Niewiele, nie są zbyt bystrzy i zawsze mieli pecha, więc wszystko mogło im się przydarzyć. I to było zadanie. Musimy zapieprzać na drugą stronę. Ale może na skróty się uda. To jest jeszcze książka na łapce. A, książka, tak. Tu będzie chyba jakiś taki skrót. Koty szablozębne. Precz. Nie mam na to czasu. Dobra, tu się da chyba wejść bokiem którymś. No, tutaj były te schody. O, znaleźliśmy koleżankę. Zdziczały wampir. No ci wracają na pozycję, dobra, to jest spierdalają. Jakiś czas temu rozdzieliliśmy się z Rigwarem i Grignarem. Skierowali się na północny zachód do zniszczonej wieży. Słyszałem, że w pobliskich ruinach znajduje się starożytny relikt. Dookoła widać kultystów czerwia. Nie powinni mi sprawić kłopotu. Spróbuję podejść ich z rana. I dead. Nie pykło. Kurczę, ale mi nie poszło. Do zachodu po jakiś kielich. Rigwar też gdzieś wyjebał, nie wiadomo gdzie.
A widzę, jest zaraz przy tej kotwicy. No. Kawałek na północ. Kotwica akurat chyba uruchomiona. Ale już ją robiliśmy. Erik, wyr. La 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 la. Wyjebane tych bandytów. Już raz pewnie i tak od nas wpierdol dostali, nie muszą drugi raz. Tak, bo my żeśmy przechodzili przez to miejsce. No tu ewentualnie będzie trzeba poprawić. Bandytom. Było ich zbyt wielu, obezwładnili mnie i wrzucili tutaj. Snorwild kazał mi cię odnaleźć, wynośmy się stąd. Daj mi kilka minut na złapanie oddechu, mogę wrócić do Snorwilda o własnych siłach. Spotkałaś Irgnara, kiedy ostatni raz go widziałem, szedł w kierunku kanionu na zachód stąd. Na szczęście nie jest daleko, po prostu trzeba za kotwicę przejść. Oddzieliłem się od Rigwara parę dni temu. Wiedziałem, że bez niego prędzej natrafię na tu trop przygody. Nie myliłem się. Pewien chłop opowiedział mi o stadzie troli, siejącym postrach w okolicy. Na ich czele stoi wyjątkowo wredny osobnik, zwany przez miejscowych Czerwoną Paszczą. Jeśli zdołam przenieść jego głowę do obozu, to nie ma mowy, żeby pozostali mnie przebili. Co mamy to zrobić za niego? No, ku pamięci. I teraz zapierdalać. Bliżej będzie chyba tutaj do tej kapliczki niedaleko, koło wieży Honrich i teleporcik. Szybciej będzie chyba. Tak. Gdzie to jest tylko? Tam. Poszukiwacze przygód się znaleźli. Jeden przeżył. Partem. A nie, ten drugi też przeżył, bo czekał na nich w sumie. Nie mogę, bo kurde, coś nas goniło chyba. Gra wychwytywała, że jest jeszcze walka.
Ta wyprawa to jakaś katastrofa. Mam nadzieję, że razem z Ligwarem wyciągnie się z tego jakieś wnioski. Dzicz jest dla nas zbyt niebezpieczna. Nigdy więcej nie opuszczę miasta. A może na górze jest coś... Nie. Nic nie ma. O, wszedłem na najwyższy chyba szczyt i będę skakać. Czy ja tylko tą nagrodę dam? Oznaczę jakoś mieć. Lecę. O, jaki kurwa minimum życia zostało. Także jak widzimy tutaj porobione rzeczy, idziemy porozmawiać z Jorunem, królem Skaldy. I zsiądźmy się w krześle. Widzę, że kapitan wojenny młot cię namierzyła. Dobrze. Jestem gotów położyć kres kultowi czerwia. Ja również, przyjacielu, lecz mamy jeszcze wiele do zrobienia. Czerwie ukrywają się w trollowym czerepie. Zapamiętaj moje słowa. Dzisiejszego dnia zginie pomiot Manimarko. Cóż za kolekcja wojowników paktu. Nadszedł czas, by to zakończyć. Jak mogę pomóc? Magowie kultu czerwia strzegą przejścia do trollowego czerepu. Otwarty szturm byłby samobójstwem. Natomiast mały oddział mógłby się tam przedrzeć, szczególnie z tobą na czele. Co mam zrobić? Zmniejszyć obronność czerwi, zabijaj ich jak musisz, ale zostaw trochę dla nas. Po zniszczeniu każdej osłony będziemy kolejno zabezpieczać po tobie jaskinie. Za Izgramora, za chwałę. Zajmę się tym. Musisz oczyścić nam drogę, trzeba dotrzeć do Sinmura, zanim będzie za późno. Dobra, damy sobie radę bez pomocy, żegnaj. Jakby miał nam kogoś przydzielać, to będzie tam. No, będą się pamiętać pod nogami. Nie potrzebujemy wsparcia. O, oczywiście ktoś... Zawsze ktoś leży przy wejściu sponiewierany. O, amulet. Nie, to było zadanie jakiegoś chyba. I'll be all right. I've had worse. Trzeba przez całą jaskinię przebiec. Co tam się dzieje? A tu jakiś gracz chyba przebiegał i oczyścił wszystko. Jeszcze no. Tak na szybko. Weź sobie w ekwipunku, użyj tego amuletu, który podnieśliśmy. Bo on uruchamia quest, żebyśmy podnosili tak podobne amulety tutaj po drodze. A, ten amulet ma wryty imię, polega żołnierza. Zbierz wszystkie, które zobaczę. O fuck, ile ich było? Dobra, ja mam znaczniki. To się cofnę.
Ile masz? Amuletów? Tam jeszcze jeden jest. Dobra, chyba będzie, bo ja też jestem przy wyjściu, Mam 5. I tam będzie to. To z tych samych można zbierać co chwilę. Mam 6. I tu będzie 7. Porozmawiać z Narirem, whoever that is, wherever he is, ale idziemy dalej. Lubisz frytki? Z tego co widzę, to ten Narir to jest w tym obozie, w którym zaczynaliśmy questa. No czaj. A lubisz frytki? Wow, się bardzo lubię. Ja się zapytałem, bo ciekawie by było, gdybyś powiedział, czy nie. Jeszcze nie słyszałem chyba nie żebym się pytał każdego człowieka, którego spotkam, ale jeszcze nigdy nie słyszałem, żeby ktoś nie lubił frytek. Centralny. To może inaczej, lubisz owoce? Ogólnie? Jeśli chodzi o owoce, to lubię. No są pewne, które mi nie za bardzo smakują, ale tak to w większości owoce lubię. No czaj, bo wiesz, że demonika nie lubi, nie? Widzisz, ile można się dowiedzieć rzeczy, zadając głupkowate pytania? Znalazł się ktoś, kto na przykład nie lubi owoców. Ciekawe, jak tam z frytkami. No chyba mamy iść tu. Stać. Gincie. Gincie. Wszyscy gincie. Gdzie to była kula, że nie wierzę. Teraz kolejna kula. Ta kula trochę przypominała tą pieczeń z Obliviona, co jak się wchodziło do tych wymiarów deadrycznych, to zawsze na końcu trzeba było taką kulę zabrać, żeby portal zamknąć. No, było no. A lubisz frytki z majonezem?
Czy tylko ketchup? Z majonezem może spróbowałem 2 czy 3 razy. Było ok, ale później nie za bardzo miałem okazję, żeby więcej tego zjeść. Bawi się ogniem, można pogadać. Ogarnia nas plaga martwych gigantów, klątwa kultystów czerwia. Mogę wam jakoś pomóc? Zabij ich duchową uzdrowicielkę Kerelię Lukulus. Jej moc pozwala im przywoływać gigantów. Zobaczę, co da się zrobić. Spoko, zadanie to zadanie. No i jesteśmy na górze. A lubisz czasami mrożoną pizzę zjeść? Na szybko? Czemu nie? A z majonezem? No mi bym zjadł. Ja nieraz jadłem z majonezem i była spoko. Tak dla odmiany. Majonez tam jakoś mega, wiesz, nie zmienia tam nie wiadomo czego, ale coś tam dodaje. No, jeszcze was zajebiemy. Zbliżamy się. Osti Kereli allo Kullus. Będziemy wracali, to powiemy, bawi się ogniem, że zostało wykonane zadanie. Tu jest ktoś. A ona jest tu, ta bawi się ogniem, zajebiście. Nareszcie spokój, na ile tylko się da w dzisiejszym Rift, obawiałem się, że giganci nigdy nie zostawią nas w spokoju. Ale teraz zostawią. Tak, bez kontroli duchowej uzdrowicielki i giganty nie będą nas już nękać. Wyrażam swoją wdzięczność. Spoko. Zupełnie przy okazji. Żaden problem. Jak to Wigrod zguba upiorów nie czeka tuż przy wyjściu od tego, co mieliśmy zrobić? Przecież zawsze wszyscy czekali. Jakiś nietypowy pobieg dalej. Wielu w ciebie wątpiło, lecz ja wiedziałem, że dasz sobie radę. Ciebie też dobrze widzieć w Wigrodzie. Doskonale, oczyściłeś dla nas przełęcz, wysłałem nasze oddziały do przodu. Przed nami ostatnia przeszkoda, jesteś gotowy? Jestem gotów, co dalej? Musimy pokonać ostatniego kultystę czerwia, którego mamy przed nami. Następnie stawimy czoła Silmurowi i Talikowi. Ta mieszanka stanowiłaby zagrożenie godne Isgramora, lecz to na nas spoczywa obowiązek stawienia im czoła. Jak więc możemy ich pokonać? Musimy ich rozdzielić. Duże obrażenia zadane Silmurowi rozłączą ich dusze. Wówczas obaj będą bezbronni. Do tego zadania potrzebne są odłamki Wutrada lub potężni towarzysze. Jestem gotowy.
Jorun Król Skald prosił, aby przekazać ci podziękowania za zebranie wszystkich odłamków. Zabrał je do ruin na ostateczną bitwę. W jaki sposób odłamki Wutrada mogą pomóc? Dawno temu Izgramor użył Wutrad do zabicia Silmura, dzięki temu topór zyskał wielką moc do zwalczania giganta. Nawet same odłamki Wutrada mogą przyrządzić mu ogromną szkodę. To wszystko, co muszę wiedzieć. A więc przed nami wielka bitwa. Czeka na nas bitwa ostateczna z wielkim gigantem. Zdobyliśmy co się dało, żeby zwiększyć nasze szanse. Zrobimy to więc w następnym odcinku. Na razie. Na razie.